Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w ciągu następnych 17 dni Ameryka z kraju kapitalistycznego, z kraju wolnego rynku zamieni się w socjalistyczne państwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego socjalistyczne państwo? No dlatego, że rząd będzie kontrolował w zasadzie wszystko w Ameryce będzie w ten sposób, że no, obywatele nie za bardzo mają dużo do powiedzenia. I kto to zrobi? No zrobi to kongres. Kongres. W Ameryce jest 100 senatorów. Na dzień dzisiejszy to jest praktycznie 50 na 50. Dokładnie nie mówi się 50-50, czyli 50 na 50. No ale akurat w Ameryce na dzień dzisiejszy jest 50 stanów, w każdym stanie jest 2 senatorów, czyli jest 100 senatorów, no i 50 jest republikańskich, 50 demokratów, no ale Kamala Harris ma jeden głos, czyli jest zawsze proporcje z 51 do 50. Izba reprezentantów jest 435 reprezentantów na całą Amerykę, no i w zasadzie z tych 435, no to jest 211 republikanów i 216 demokratów, no tam paru brakuje, bo to są jeszcze jakieś, no ale pięciu na 220 to jest po prostu nic. No i właśnie Partia Demokratyczna robi Amerykę, zamienia Amerykę w państwo socjalistyczne. No na jak długo? No na długo chyba nie. Do jakiego zniszczenia? No trudno powiedzieć, no ale będzie zniszczenie. Demokraci teraz po prostu taranują wszystko, żeby wziąć, wprowadzić ten 3,5 trylionowy budżet, rozdawnictwo. No to będzie, plan jest taki, że w zasadzie od kołyski aż do trumny państwo będzie się opiekowało. No takie założenie, od kołyski aż do trumny państwo będzie się opiekowało. No to To nie jest najlepszy sposób na państwo, no bo ktoś będzie musiał pracować, żeby ktoś nie musiał pracować, no i wtedy jest już, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, wszystko się rozmywa, wszystko się rozpływa, walka jest klas, no ale będą bogaci i biedniejsi, no ale z reguły będzie to wszystko szło w kierunku biedniejszych. Czarownica Nancy Pelosi, to ona kiedyś powiedziała, jak był już ten Obamacare, no to powiedziała, że kongres musi przeprowadzić ustawy, a ludzie sobie poczytają dopiero później. No to jest właśnie też tak, jeżeli 260 polityków decyduje o 360 milionach. To jest po prostu makabra. No najróżniejsze komitety no wprowadzają dodatki do tych 3,5 tryliona. No 3,5 tryliona, 3 tryliony, no to jest 3 tryliony plus 12 zer. To są nieprawdopodobne wielkie sumy. No i wyścig się na dzień dzisiejszy zaczyna. W ciągu 36 godzin no to tam będą robione poprawki, no ale nikt nie jest w stanie przeczytać. No wszyscy starają się czytać, no ale to mało kto rozumie. Tam pełno jest powsadzanych najróżniejszych haków, wytrychów i tak dalej. No i 27 września wszystko będzie przegłosowane. Nie będzie żadnych debat, nie będzie rozmów w ratuszach, nie będzie spotkań polityków. Tam demokraci w tych wszystkich stanach, nawet tych takich wahających się, no to po prostu każą wybrać ten program, no albo politycy będą wywaleni na pysk. No i wszyscy będą po prostu głosowali. To jest nieprawdopodobna
no Blitzkrieg, to wojna tak jak napad Hitlera na Polskę i na Rosję, no to błyskawiczne przejście. Porównując Roosevelta, takie ten New Deal, czyli to wszystko, co on tam w latach 20-30 wprowadzał, no to Roosevelt wprowadzał to przez dwie kadencje. Wprowadzał to przez dwie kadencje powoli, no i ze znaczącą przewagą demokratów, no bo demokraci długo rządzili w Ameryce, no i później doprowadziło to do tego, że republikanie doszli do władzy, Reagan i Bush i tak dalej, no bo oni po prostu doprowadzali Amerykę do ruiny i teraz jest od nowa, całe doszli do władzy i wydają pieniądze. Także Obamacare, no to mieli 56 głosów w Senacie, czyli prawie 60. Jak partia republikańska starała się wprowadzić reformę podatków, no bo to zawsze te podatki są, tak? Demokraci ścigają te podatki, Ameryka, ekonomia po prostu przysiada, no i później dopiero konserwatyści przychodzą i mówią, chwila, musimy mniej wydawać, mniej podatkować, żeby to się wszystko doszło co do czego. Przy dzisiejszych 50-50, no to w ogóle nie ma żadnej przewagi. To jest jedynie Kamala Harris, która nic nie robi. Jeżeli tak popatrzy się na te różne detale, gdzie pójdzie te 3,5 tryliona dolarów, no to mają nieprawdopodobny gest. No, część ludzi mówi, że 12 tygodni tego macierzyńskiego, no to nie jest tak źle, no ale to będzie 12 tygodni chorobowego dla wszystkich, płatne 80-85%. No nie wiadomo jak to będzie robione, jak się popatrzy, no bo w wielu stanach są tam najróżniejsze te chorobowe przedłużone. Normalnie no to ludzie mają około, jak się pracuje, poza federalnym, no to każda firma płaci ubezpieczenie, no i jeżeli jest się normalnym pracownikiem, no to do 30 dni jest takie zwykłe chorobowe, później jest krótkoterminowe chyba do 2 czy 3 lat, no i później długoterminowe, które jest tam do kilku lat, 5-6. Przy krótkoterminowym to płacą 3/4, przy długoterminowym płacą 60%. Także, że to wszystko ludzie, którzy normalnie pracują, no to mają, no ale teraz się rząd z Waszyngtonu bierze za to. To już nie jest benefity jakichś firm prywatnych i nie to, co ludzie decydują, nie to, co biznesy decydują. Następna sprawa to jest to, że rząd, no jest coś takiego jak Social Security, czyli to jest ta państwowa emerytura. Jak to działa? No każdy, co pracuje, ma zabierane 7,5% ze swoich podatków, no i do tego dopłaca 7,5% pracodawca, także 15%. Czyli co to znaczy? No na każdy przepracowany 6 lat ktoś sobie odkłada, powiedzmy, pensję równoważną na jeden rok. Czyli jak ktoś pracuje, powiedzmy, 36 lat, no to jest 6 lat takiej emerytury, to co by zarabiał. No oni nie płacą 100% tego, co się odkładało, tylko powiedzmy 70-80. Wiek, no to jest 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Wczesny, no to jest 62 lata, no ale to wtedy jest 80% i tak dalej. No ale to już pieniędzy zaczyna brakować, bo jak się zaczynało Social Security tam w latach 30-40, no to 30 odkładało na jednego emeryta, no a teraz to już jest tak, że dwóch
dwóch odkłada na jednego emeryta, także tych pieniędzy już w ogóle nie ma. Kasy zacznie brakować w 2035 roku. No i teraz rząd zdecydował, że będzie przymusowo, ludzie będą musieli odkładać na prywatne te filary, czy jak to się mówi, 401k, w Ameryce to się mówi 401k, że przymusowo będą musieli odkładać 6%, no i stopniowo to ma dojść do 10%, tak, także że ludzie będą mieli zabierane pieniądze na spekulacje na Wall Street, czy chcą, czy nie chcą, to jest takie przymusowe. No oczywiście, że to wszystko później będzie opodatkowywane z tych zysków, jeżeli ludzie będą robili pieniądze na tym, będą płacili podatki. Te wszystkie plany emerytalne, te drugiego filaru, no to trzeba zacząć wybierać pieniądze już przymusowo, kiedy się przekroczy 70 chyba 2 lata, no bo oni biorą podatki, bo z reguły 401k, no to jest przed podatkami, no i państwo chce podatki, no ale zmusza, zmienia rynek kapitalistyczny, no bo tyle pieniędzy pójdzie w rynek, no że to nie wiadomo, co to spowoduje. No przypuszczalnie spowoduje to chyba spadek giełdy, chociaż możliwe jest, że to wszystko pójdzie jeszcze bardziej w górę. Państwo wprowadza coś takiego w ramach tych reform i w ramach tego rozdawnictwa. Nawet do 50 tysięcy dla pracodawców. Pracodawcy po prostu będą ścigani, jeżeli jakaś umowa powiedzmy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem może być zaskarżona. No te umowy śmieciowe w zasadzie, czyli te kontrakty niezależny, jeżeli ktoś jest traktowany jako niezależny kontraktor, no to jeżeli ktoś tam nieprawidłowo to oceni, no to do 50 tysięcy może być przez, no za każde naruszenie. No i żadnych arbitraży, żadnych tam porozumienia stron nie będzie, po prostu prawnicy znowu będą robili forsę, a pracodawcy znowu nie będą mogli zatrudniać tak, jakby chcieli, czyli w zasadzie wolny rynek, wolny kapitalizm jest udupiony. Medicare, czyli to jest ta opieka lekarstwa dla emerytów, no bo też jak się pracuje, no to na Medicare, no to zabierają przez całe życie 2%. No i później jak się przechodzi na emeryturę, na te Social Security i jest się na tym Medicare, no to i tak trzeba dokupić dodatkowe jakieś tam ubezpieczenie, no bo oni dzielą to ABC i tak dalej. No ale teraz Washington dołożył do tego wszystkiego, że ten Medicare, no to wszystko idzie tak pośrednio w podatkach, tak? To wszystko będzie więcej podatków, no bo jest więcej wydawania, także, że będą pokrywani dentyści, słuch, no i wzrok. Z reguły, tak jak wspominałem, większość ludzi no to ma ubezpieczenie lekarskie. Ubezpieczenie lekarskie to kosztuje mniej więcej na rodzinę około 22-24 tysiące, czyli 2 tysiące dolarów miesięcznie, czyli powiedzmy 14 dolarów na godzinę. Każda firma płaci dodatkowo pracownikowi, także to są spore pieniądze. No tyle tylko, że z tych 24 tysięcy, no to firma płaci powiedzmy 20, a pracownik płaci z reguły, no to płaci 20%, czyli około tam 5 tysięcy. No i wizyta u lekarza powiedzmy jest 30 dolarów. Jeżeli do szpitala się trafia, no to tam niektórzy płacą 500, niektórzy 700, niektórzy 1000.
lekarstwa, no to kosztują takie markowe, czy takie niepodrabiane, no nie tyle niepodrabiane, ale te, które już bez patentów są, to tam $20, te takie bardziej znane, no to jest $30, to jest za miesiąc, no bo to zawsze tutaj dają tą receptę na miesiąc, no a czasami można kupić 3 miesiące za powiedzmy $40, czyli cenę 2 miesięcy. Są różne takie kombinacje. No i rząd również się wtrąca właśnie w to. Także oferuje to podatkami. Te Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, no to znowu będą rozwijały biurokrację, znowu będą wciągały coraz więcej ludzi. Koszt, no około 400 miliardów dolarów przez następne parę lat. No i jest wydawanie, tak? To jest jedyne, co demokraci teraz mówią. Także jak jest wydawanie, no to będą te wszystkie podatki. No i trzeba zrozumieć, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Demokraci zmieniają te relacje pomiędzy rządem i indywidualnymi obywatelami amerykańskimi. No i te rozdawnictwo w zasadzie, które raz już jest stworzone, no to nie da rady tego odkręcić. Także jeżeli 2024 zmieni, no to ludzie już nie będą głosowali inaczej, aż do momentu, kiedy będzie ocet na półkach, kiedy pieniędzy zabraknie, kiedy podatki załatwią, kiedy Ameryka zamieni się w ZSRR, czy w PRL, czy w Wenezuelę. No Wenezuela do tej pory walczy. Amerykanie, Republikanie starali się w 2017 walczyć z tym Obamacare, no ale cały ten budżet nie wypalił, no bo były te parlamentarne jakieś przepychanki, no i troszeczkę problemy w partii konserwatywnej, no i mamy dzisiaj, co mamy. Czarownica Pelosi nie odpuści. Amerykanie powinni po prostu wrzeszczeć całej swojej siły, żeby to zatrzymać, no ale nie zatrzymają. Na razie nie zatrzymają. Zobaczymy co będzie z Bidenem, zobaczymy, co będzie z Ameryką. No 2022 politycznie zmieni, no ale to, co już przegłosują, no to będzie przegłosowane. To nie ma dwóch zdań. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych, bądźcie normalni. Nie dajcie się, przepraszam, wciągnąć w ten komunizm. Przekaz dla socjalistów. No nie wiem, czy się cieszycie, że to rozdawnictwo nadchodzi, czy raczej się martwicie, że podatki nadchodzą, no bo nie ma jednego bez drugiego, no. Ale to jest smutne, kiedy jednym komuniści, jednym zabierają, drugim rozdają, tylko po to, żeby mieć głosy. Zdrowia dla normalnych.